Twierdza duchowa, która
Przygotowali się do przyjęcia wigilii paschalnej.
strzelników wtedy. Ale Jezus Chrystus myśli również o Golgocie, o sakrament eucharystii. To nie tylko wieczerze. Jesteśmy sanktuarium Pana Jezusa Wieczorańskiego. Bardzo nam odpowiada ten obraz ustawienia eucharystii, kiedy z boku umierającego na krzyżu Jezusa Chrystusa rodzi się sakramenty i kościoła. Rodzi się eucharystia. Jezus Chrystus mówi, to jest krew za was, która za was będzie wylana. Jutro będzie wylana na Golgocie. Dlatego wieczerni Golgota, pusty grób, określany mianem wydarzeń paschalnych. I patrzymy na nie jako na jedną całość. Nie oddzielnie. Sakramenty miłości Boga do człowieka. Najświętsza Eucharystia, ustanowiona przez Chrystusa i polecone zostało uczniom, to czyńcie na moją pamiątkę. Mamy pewnie jakieś zdjęcia ze ślubu, małżonkowie, zdjęcia dzieci naszych, może ktoś przysłał nam kartkę z wakacji, z Zakopanego czy z innych pięknych miejsc. I kiedy się nagle szukamy po te pamiątki, mówimy, to pamiątka sprzed 5 czy 10 lat. Kiedy mówimy o wydarzeniu związanym z ustanowieniem Eucharystii, to czyńcie na moją pamiątkę, to nie odnosimy tego do wydarzenia, które chcemy wspominać. 2000 lat temu Jezus Chrystus ustanawiał Eucharystię. I sobie tak wspominamy, sierotowo siedząc w Kościele. To wspomnienie jest tak dalece widoczne, że używamy na jego określenie greckiego zwrotu anamnesis. Wspomnienie, które prowadzi do upomocnienia. Mój Boże, to on na każdym się święty się rodzi? Tak. Prawdziwie żył Chrystus pośród nas. Myśląc o Eucharystii na przestrzeni 2000 lat, nasza cześć, kult wobec Jezusa Chrystusa Eucharystycznego, ona dojrzewała. Na przełomie XI-XII wieku rodziła się w sercach ludzi potrzeba, pragnienie adoracji Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, bo on jest obecny podczas akcji liturgicznej w czasie sprawowania sakramentu, ale również jego obecność pozostaje prawdziwa, ta sama, rzeczywista wtedy, kiedy jest w tabelce.
Eucharystia. Mówiąc Eucharystia, myślimy często o rzeczy,
misja do spełnienia. Msza święta pod misją. Inne wytłumaczenie to my nasze modlitwy wysyłamy do Boga. Dlatego często modlimy się, niech nasze modlitwy jak woli kadzidła wznoszą się do Boga. Kochani siostry i bracia, przez te rekolekcje o tematyce eucharystycznej chcemy przygotować się do uroczystości kongresowej, kongresu eucharystycznego w przyszłym roku. Ale tak naprawdę chcemy przygotowywać się do każdego uczestniczenia we mszy świętej. Chcemy przygotowywać się także do uroczystości Bożego Narodzenia. Posłuchajcie, jak mówi święty Franciszek z Asyżu. Jak łączy te dwie tajemnice, tajemnice Bożego Narodzenia z tajemnicą Eucharystii. Myśląc o jednym, trzeba myśleć również o drugim. Kiedy się przegląda pisma Franciszka Świętego, to widać, że ile razy mówi o Bożym Narodzeniu, tyle razy mówi o Eucharystii. Napomnienia. To jest książka, którą pozostawił. Używa takiego obrazu, że wtedy słowo Boga z łona Ojca przechodzi do łona Kościoła i jakby rodzi się na nowo. Tak jak się rodzi z Maryi, tak rodzi się z łona Kościoła w Eucharystii. Chciałbym zaprosić każdego z was. Za chwilę będzie pogrzeb przygotowania darów. Myśmy na patelni obok chleba złożyli nasze dary. Dla rozpoczynających się rekolekcji, dla czasu